Kto Ciebie kocha? Dzisiaj, kochani, wyciągnę dwie różne karty i zobaczymy, kto kocha Was. Wybierzcie sobie, tu są karty Tarota. Wybierzcie sobie pierwszą grupę, to jest Złoty Tarot Polski, lub drugą grupę, to jest Tarot Lustra i Cieni amerykański. Więc proszę, wybierzcie grupę 1 lub 2, nie zmieniajcie grupy, wybierzcie ją szybko i zobaczymy, jaką osobę wyciągnę, kto Ciebie kocha. Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale, ja nazywam się Wróżka Loelia i zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Jeśli chcecie, bym powróżyła Wam prywatnie, osobiście, zapraszam Was. Napiszcie mi na e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie, kochani, pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam. Moi kochani, teraz zaczynam od grupy pierwszej. Mam nadzieję, że się zdecydowaliście. I zobaczymy, kto Was kocha. Skupcie się. Oczywiście nic nie sugerujcie kartom. Pierwsza grupa. Powiedzcie, kochani, kto mnie kocha, kto mnie kocha. Ok, już mamy pierwsza karta, która wypadła. Cesarz. Wow, kochani. Cesarz. Zobaczcie. Cesarz. Bardzo dostojna karta, ale mężczyzna, powiedzmy sobie w średnim lub wieku starszym, który jest bardzo silny. Tak? Cesarz mówi również, kochani, o żywiole ognia, czyli jest to też horoskop, z horoskopu jest to baran, spod planety Mars lub Jowisz, czyli bardzo aktywna osobowość. Ale również osobowość bardzo władcza, bardzo uparta, która chce mieć ostatnie zdanie, chce podejmować wszystkie decyzje. Osobowość cesarza, która się podoba kobietom. Jest to mężczyzna z krwi i kości, czyli bardzo męski, charyzmatyczny pan, który jest również w łóżku bardzo władczy, bardzo męski, ale też mężczyzna, który ewentualnie ukrywa kochanki, ponieważ ma on świadomość tego, że jest on bardzo atrakcyjny dla kobiet. Poprzez swój status, władzę, charakter, bardzo taki właśnie pewny siebie, tak? Także pomyślcie, czy z takim mężczyzną właśnie macie do czynienia, ponieważ tutaj taki mężczyzna ewentualnie Was kocha, podkochuje się Was lub obserwuje Was, być może walczy o Wasz kontakt, Wasze spotkania. Po prostu może nawet to być banalnie biorąc ktoś spod znaku barana. Także pomyślcie. Dziękuję pierwszej grupie, kochani, i zapraszam grupę drugą. Grupa druga wybrała tego oto tarota. I zobaczymy teraz, co wyjdzie nam w tej talii. Skupcie się, kto Ciebie kocha. Powiedzcie, kochane karty, kto mnie kocha. Powiedzcie, kochane karty, kto mnie kocha. Pokażcie, kochane karty, pokaż.
Pokażcie, kochani, karty. Wow. Król Pentakli. Kochani, Król Pentakli to żywioł ziemi. Pan spod znaku byka, panny lub koziorożca. Osoba bardzo stabilna, stateczna, powolna w działaniu, dobry zaradca, jeśli chodzi o pieniądze, budżet, umie pokierować domem, rodziną, umie zarobić pieniążki, umie dobrze pokierować również zespołem pracowniczym. Kochani, to jest osoba bardzo wolna w działaniu, ale o dużej potrzebie bezpieczeństwa, stabilności, tak? Kochani, król monet to dobry szef, to dobry mąż, partner, bardzo konkretny z charakteru, ale również może być materialistyczny, skąpy. Może trzymać te swoje denary, powiedzmy, bardzo mocno, tak? Może być oszczędny. Też życie z nim, partnerstwo z nim nie gwarantuje szybkich zmian, ponieważ jest raczej on nieruchomy, ociężały, statyczny w działaniu. On nie lubi szybkiego jakiegoś decydowania, szybkiego ruchu, szybkich zmian. Boi się ryzyka. Dlatego jest ociężały w działaniu, ale jeśli chodzi o związki, o małżeństwo, jest bardzo poważnie traktującym relacje mężczyzną, partnerem. Jeśli jest on mężem, stałym partnerem, to myśli również o sukcesie finansowym rodziny, tak? Pomyślcie, czy taka osoba właśnie spod żywiołu ziemi, tak? Czyli tak jak już wspomniałam, kochani, byk, panna, koziorożec, czy macie z kimś takim do czynienia, bo ta osoba się Was podkochuje lub patrzy na Was, obserwuje, jest z Wami zauroczona, kocha Was, tak? Pytanie było, kto Was kocha. Dziękuję serdecznie, kochani Państwo, zapraszam na wróżby indywidualne, napiszcie mi e-maila i do usłyszenia już wkrótce.